Hej, hej, hej! Witam się z wami recenzją książki kolekcjoner pana Daniela Sylwy i książeczkę mam do recenzji od wydawnictwa HarperCollins a jej premiera była 8 listopada 2023 roku Słuchajcie, ja czytałam chyba kiedyś jedną książkę autora i to dosyć dawno i w sumie jej nie pamiętam ale jest jedna rzecz, która mi się zachowa w pamięci mianowicie aktorskie zagrania postaci ukazujące ich z jak m, takich najwyższych może wyżyn społecznych, które wyróżniają się takim wygórowanym zachowaniem oraz wygórowanym słownictwem. Wiecie, to dla mnie dosyć zabawne, kiedy nawet opisują krzyk kobiety, która znalazła trupa albo ogromne zasmucenie, kiedy partner jest zamyślony, a partnerka stara się dowiedzieć, co zaprząta jego głowę. To być może i naturalne, ale w sposób, w jaki pisarz to przekazał, jak to opisał, to ja po prostu od razu widziałam totalny melodramat, gdzie dłoń wędruje na czoło, unosi głowę do góry i wzycha albo teatralnie krzyczy. <grym> Więc dla mnie to było trochę komiczne, dlatego nie brałam do serca wydarzeń z książki ani nie powodowały we mnie jakichś tam głębszych uczuć czy też refleksji. Po prostu chciałam mi się wtedy śmiać. Wiecie, ja zwyczajnie czytałam treść, przyjmowałam do wiadomości i z takim naprawdę dosyć sporym uśmiechem przewracałam kartki książki. Jeśli chodzi o fabułę, to zdecydowanie jest to powieść wielowątkowa. Tak, podzielona na części, jak możecie zobaczyć. I tutaj każdy rozdział ma tytuł miejsca, w którym rozgrywa, rozgrywa się akcja. Co ciekawe. Y Chociaż jest ich kilka, to jednak każda scenaria jest inna, i postacie, które tam występują, no, dosyć mocno zapadają w pamięci. Oni zwracają na siebie uwagę niby drobnostkami, ale tak naprawdę to one właśnie sprawiają, że nie można ich pomylić z nikim innym z książki. Wiecie, wspólnym mianownikiem jest tutaj taka niepokojąca aura i wydarzenia, które naprawdę budzą dosyć, no, powiedziałabym, że nawet spore zaniepokojenie. Nie mamy niczego dosłownego, autor rozrzucał co jakiś czas przynęty, które wciągają i które nas ciąga po prostu, które nas ciągają. Nawet się nie umiem wysłowić, wybaczcie. I to dzięki nim właśnie po prostu chcemy tą książkę czytać dalej i dalej i dalej. Wiecie, to jest opowieść szpiegowska. I jeśli chodzi o tego typu literaturę, to jest dosyć dobrze poprowadzona. Mam mądre postacie, które poszukują dalszego tropu zaginionego obrazu, i takim smaczkiem dla mnie były tutaj różnorakie osobistości, takie jak szpieg, konserwator obrazów, czy też nawet sam generał. Gdzie każdy poszukiwał tutaj mm, czegoś wspólnego ze sztuką, i powiem Wam, że. Każdy z nich miał z tym styczność, miał z tym do czynienia, ewentualnie smykałkę do takich różnych drobnych rzeczy w tym kierunku i byli przy tym mega spostrzegawczy. Wiecie, akcja tu w ogóle nie miała żadnego zastoju. Tutaj wciąż coś się dzieje i powiem Wam, że kiedy dochodzimy do końca, gdzie wszystkie skrawki układają się w całość, to mamy takie. Aha, o tym nie pomyślałam. <laughs> I wiecie, czasami mamy takie wspomnienie też do wcześniejszych tomów, ale. Mm, takie powiedziałabym, że drobne, więc tak naprawdę nie przeszkadzają w czytaniu. Jest jakaś tam drobna wspominka, którą sobie możemy pominąć i, i można lecieć dalej z czytaniem. Treści sporo, no bo jak widzicie, druk jest raczej troszeczkę bardziej ciaśniej osadzony, więcej treści mamy na tej całej stronie. Ale powiem Wam, że najważniejsze, że książka była ciekawa, podobała mi się powiedzmy, że wyzwoliła we mnie same dobre, pozytywne uczucia, bo się przy niej trochę pośmiałam, cały czas miałam uśmiech na twarzy, bo i nawet jak się działy rzeczy złe, to były po prostu dla mnie zabawne. Także ja się przy tej książce ubawiłam. I ja ze swojej strony wam polecam, bo mi się po prostu podobała. Żegnam się z wami. Pa, 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 pa.